Nie odpuścimy, chcemy konkrety. Jakie to jest uczucie popłynąć szósty czas na świecie? Pamiętaj, że cię zaskoczę. Ewidentnie jesteś na fali. Taki największy błąd sportowca. Strasznie lubię się wspinać po górę. Nie ma złotego środka na sukces. Suchytor Broadcast. Zarażamy tylko pasją. Dzień dobry, witamy oficjalnie w Suchym Torze Broadcast. O, Maciek. Tak, dzień dobry. Ktoś na budą linię, dzień dobry. No to jeszcze Dawid, może tak, po kolei, przywitajcie się ładnie widzę z setkami już naszych widzów i słuchaczy. Dawid Tatarczyk. Witam proszę. Wszystkich. Cześć, dobry wieczór, dzień dobry. To może ja dopowiem, Dawid Tatarczyk, Michigan, będzie dzisiaj współprowadzącym program, a na pewno w pierwszej części będzie zadawał pytania naszej gwieździe pływania, objawienie nasze w ostatnich tygodni Kasi Wilk-Wasik, a także witamy Macieja Rakowskiego, naszego drugiego współprowadzącego. Maciej Rakowski z miasta Marienburg, dobrze mówię? Marienburg? Tak. Tak, to jest przedstawiciel potomek wielkiego zakonu krzyżackiego. Tak. Maciej Rakowski, tak, dokładnie. Dzień dobry, Maćku, przywitaj się. Dzień dobry, dobry wieczór. Tysiącami naszych widzów. Tak, witam wszystkich, którzy oglądają Suchy Tor Broadcast. I chciałbym tylko zaznaczyć, jak jestem pięknie przygotowany. Mhm. No tak, faktycznie tam jest. Swim Team, no proszę. Nie dobrze. Panowie, to może ja was zapytam, powiedzcie mi, jak oceniacie wyniki Grand Prix Polski, które odbyły się w miniony weekend? Kto pierwszy? Na pewno Maciej. Proszę, Maćku. No wyniki wydaje mi się, że całkiem ciekawe, ale no przyznam się, że nie mam aż takiego rozeznania odnośnie zawodników, czy zawodnicy się poprawiali, czy nie. No, na pewno można powiedzieć, że fajnie, że w tych okolicznościach zawodnicy jednak mogli startować. Mhm. Jak widać, nieprzygotowany do zajęć, w takim razie Dawida Tatarczyka poprosimy. Również jedynka z odpowiedzi, ale ja powiem tylko jedną rzecz, bo też nie miałem okazji śledzić partykularnych wyników, tylko widziałem ogólnie, ale ogólnie cieszy, że te zawody się zaczynają odbywać. Najpierw był Memoriał, później były zawody w Oświęcimiu, teraz w Łodzi. Nie wiem, na ile jest takiej pewności wśród środowiska pływackiego, że kolejne zawody się odbędą. Pewnie mało, bo sytuacja może się zmienić w każdej chwili, niestety. Ale fajnie, że zawodnicy mogą napędzać się, że mogą startować po raz kolejny. I na pewno jest taki niesamowity głód wśród pływaków, także no cieszę, że te zawody się odbywają. Mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Duże pytanie z tego, co widzę na internecie, jest takie, czy odbędą się mistrzostwa Polski, prawda, w Polsce? No tak, na pewno pytanie może nie do nas, do prezesa Polskiego Związku Pływackiego Pawła Słomińskiego. Może nas ogląda, może by chciał wejść na antenę i udzielić kilku informacji, jeżeli już zna, co z przyszłością mistrzostw Polski. Natomiast ja w kronikarskim obowiązkiem jest naszym wspomnieć przynajmniej o tym, że najlepszą zawodniczką Grand Prix Polski w Łodzi została Kornelia Fietkiewicz z Ływeni Wrocław, a wśród panów Jakub Majerski reprezentujący barwy AZS AWF Katowice, który był gościem w ostatnim Suchym Torze Broadcast. Znowu Jakub zaczął bardzo odważnie 200 metrów stylem motylkowym. Miałem okazję oglądać online dzięki transmisji megatiming.pl. Miałem okazję oglądać jego wyścig, faktycznie otwarcie, niesamowite, odważne. Jeszcze nie wytrzymał tej ostatniej 50, ale szacun za to podejście do prób tego odważnego otwarcia 200 metrów delfinem, bo rozmawiamy w środowisku pływackim, więc wszyscy dobrze wiecie, nie tylko Paweł Korzeniowski, nie tylko Tylia Jędrzejczak, co to znaczy wytrzymać 200 metrów delfinem w tej najwyższej intensywności. Kornelia Fietkiewicz zrobiła olbrzymie wrażenie na Robercie Daniszewskim, trenerze Gosu Raszym, trenerze
Aleksandry Polańskiej powiedział o tym, że jest pod niesamowitym wrażeniem jej pierwszych 15 metrów skoku startowego i tego otwarcia, gdzie zyskuje od razu przewagę, niesamowitą przewagę nad rywalkami i pewnie Kornelia jest na razie jedyną zawodniczką, która goni, mocno goni Kasię Wilk i mamy nadzieję, że dogoni, bo jak to Dawid mówi, tylko kiedy mamy konkurencyjność, wtedy możemy liczyć na wyniki. Jeżeli mamy to zaplecze, które naciska na naszych mistrzów, to wtedy możemy się rozwijać pływacko, a może nawet w każdej dyscyplinie. To może tak już powolutku, żeby nie przedłużać, tym bardziej, że w Colrumie widzę już naszych gości, widzę Kasię Wilk, widzę Iwonę Bohosiewicz, widzę również Joannę Kwaterę, która będzie w kolejnym naszym odcinku za kilkadziesiąt minut współprowadzącą. Trzy panie, wszystkie trzy panie łączy wspólny mianownik, wszystkie pochodzą z Krakowa. Mamy w takim razie dzisiaj tak naprawdę damski skład, kobiecy skład i myślę, że dlatego też również będzie to program wyjątkowy. Po krótkiej przerwie wracamy na antenę. Moi drodzy, udostępniajcie, bardzo proszę, udostępniajcie nasz stream, żeby wszyscy pływacy, wszyscy kibice pływania w Polsce mogli oglądać, mogli zobaczyć, mogli posłuchać, co do powiedzenia ma nasza najszybsza aktualnie pływaczka w Polsce, Kasia Wilk-Wasik, która za chwilę będzie gościem naszego broadcastu. Udostępniajcie. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy, Kasia. Cześć. Dobry wieczór. Czy ty nas dobrze słyszysz, czy ty nas dobrze widzisz? Tak, my w obrazku ciebie świetnie. Wszystko okej. Piękny obrazek, piękny w tle obrazek za tobą. Nie wiem, czy ty jesteś w jakimś pałacu, czy was tam gością w tej lidze ESL w jakichś pałacach, bo pokój no naprawdę jakiś dystyngowany widzę. Nie, super jest. Nazywamy go Titanikiem, bo wystrój naprawdę przypomina Titanic. Tak, jesteśmy w hotelu w Budapeszcie, każdy ma osobny pokój, także spokojnie możemy porozmawiać bez problemu. Fajnie, cieszymy się. Panowie, proszę bardzo, zaczynamy w takim razie przepytywankę Kasi. Kto pierwszy? Ja pierwszy, bo ja chciałbym, Kasiu, cześć w ogóle i ja chciałbym się spytać, jakie to jest uczucie popłynąć szósty czas na świecie? Super uczucie, naprawdę. No nie spodziewałam się, czy nie spodziewałam się i spodziewałam się, bo jednak spodziewałam się, że na pewno będę w dobrej dyspozycji, a o czasie nie myślałam. I nie wiedziałam, czy to będzie siódmy czy szósty czas wszech czasów, ale chciałam po prostu popłynąć jak najszybciej i dać sobie 100%. No i oczywiście jak dotknęłam już ściany, to zorientowałam się, że to nie jest tylko rekord polski, ale jeszcze czas, który jest teraz najszybszym czasem na świecie. No i na pewno to daje mi dużej motywacji do dalszej pracy. To może zanim Dawidowi oddam głos, bo jesteśmy przy dywagacjach, czy czas, czy miejsce jest ważniejsze. Leonard Bielicz, również z Krakowa, zobaczcie jaki zbieg okoliczności, pływak, masters. Chcę tylko powiedzieć, że Leonard Bielicz był pierwszym Polakiem, który popłynął setkę delfinem poniżej minuty, a nawet poniżej 59 sekund. Pyta Kasię, co było dla niej ważniejsze, czy miejsce, czy rezultat. Jeszcze tylko powiem, że Leonard Bielicz w kategorii plus 65 lat posiada rekord Europy na 50 metrów stylem dowolnym, który wynosi 26 sekund 67 setnych. Kasia, pytanie Leonarda Bielicza, co jest ważniejsze dla ciebie, czas czy miejsce? Gratulacje do Polski. Ciężkie pytanie, bo na pewno to i to było dla mnie ważne, ale tak jak mówiłam wcześniej, nie skupiałam się na czasie. Chciałam popłynąć jak najszybciej i wiedziałam, że jeżeli dam sobie wszystko, no to ten czas będzie dobry i miejsce będzie dobre. Tak naprawdę, no, będąc na zawodach, na pewno
jest taka myśl, że chce się wygrać. Chce się wskoczyć na ten najwyższy ranking i gdzieś tam myślałam, że super by było wygrać te zawody, ale te myśli, myślę, że były przed zawodami, że to było w trakcie treningu takie marzenia, że i taka motywacja, gdzieś już jak tutaj już przyjechałam, no to po prostu chciałam popchnąć jak najszybciej i już nie było nawet czasu, żeby myśleć, co jest ważniejsze, czy jak popłynę, czy co mam zrobić. Po prostu zrobiłam to, co, nad czym trenowałam przez już długi czas. Mhm. Czyli rozumiemy, że wygranie zawodów, czyli miejsce motywuje cię zdecydowanie bardziej niż czas, bo czas, jeżeli wygrasz, będzie sukcesem. Wiesz co, ja mam do ciebie takie trochę inne pytanie, bo ewidentnie jesteś na fali. Jeden z moich ulubionych trenerów, który jest trenerem hokeja, Mike Babcock, zawsze mówi o pewności siebie, czy wiary w siebie, tak zwanym confidence, coś mówi. No taka wiara w siebie, że jesteś pewna tego, co robisz. Czy to jest najwyższy poziom takiej pewności siebie, jaki masz w tej chwili? Wydaje mi się, że jest na pewno bardzo wysoki, biorąc pod uwagę twoje wyniki. Ale czy to jest najwyższy poziom takiej pewności siebie w swojej karierze kiedykolwiek, jak się czułeś? I jak myślisz, będziesz w stanie przenieść te pozytywne uczucie na Igrzyska Olimpijskie, które planują się odbyć za rok? Myślę, że od mojego powrotu do pływania miałam wysokie cele. Mierzyłam wysoko i nie chciałam po prostu wrócić do pływania, żeby po prostu pojechać na igrzyska i czy walczyć o start na igrzyskach. Chciałam powalczyć o jakieś wyższe miejsce. Powiem ci szczerze, że no na każdych zawodach popływałam coraz szybciej i ta pewność siebie zrastała z każdych zawodów i przed całą pandemią udało mi się zdobyć minimum na igrzyska i to dało mi naprawdę dużą pewność siebie, jednak wygranie z Simon Manuel dało mi takiego kopa i takie potwierdzenie mojej pracy. Także później wiadomo, że pandemia troszkę pokrzyżowała plany i gdzieś tam taka trochę złość się pojawiła, że czemu w tym momencie, kiedy tak dobrze mi idzie i kiedy jestem tak na fali, że poprawiam się z zawodów na zawody, wygrywam z najlepszymi i gdzieś tam no, te igrzyska miały być następne. A nagle to wszystko się skomplikowało. I na pewno musiałam przemyśleć te moje plany i zaczęłam po prostu z nową kartą. Nie myślałam o tym, nie użalałam się nad sobą na pewno. Tylko chciałam przepracować te kilka miesięcy, które byliśmy w lockdownie jak najlepiej i jak tutaj już przyjechałam z wielką pewnością siebie, bo wiedziałam z czystym sumieniem, jak przepracowałam te miesiące i myślę, że ta pewność siebie ode mnie trochę wypływała. Nie w jakiś sposób, że chodziłam z głową w chmurach, ale po prostu stałam mocno na ziemi i wiedziałam, że będę szybka. No właśnie, Kasia, jeżeli mogę dopytać, co wydarzyło się w pandemii? Miałaś ograniczony dostęp do pływalni, nie mogłaś trenować w wodzie. No, wiadomo, dla pływaka woda jest tym miejscem, w którym może się rozwijać, może budować formę. Co takiego wydarzyło się w tym okresie? Na co zwróciłaś uwagę, naciski i że dzisiaj jakby ten trening w pandemii procentuje, bo na pewno musiałaś dokonać korekt. I na czym polegały te korekty? Tak jak powiedziałam, na początku, kiedy dowiedziałam się, że baseny będą zamknięte, pojawiła się we mnie złość
i nie mogłam tego zrozumieć, dlaczego w tym roku to wszystko musi się tak zdarzyć. I po kilku dniach oczywiście zrozumiałam, że to nie jest tylko pływanie, to nie jest tylko sport, tylko cały świat zmaga się z naprawdę ciężką sytuacją. I stwierdziłam, że okej, poprawiam się z zawodów na zawody, ale czy to by był wystarczający czas, żeby pokazać coś więcej na igrzyskach? I stwierdziłam, że ten kolejny rok daje mi dużą szansę, żeby jeszcze lepiej potrenować i walczyć o ten medal na igrzyskach. Także moja motywacja, mój sposób myślenia troszkę się zmienił. I wiadomo, że ja wróciłam do pływania po prawie dwurocznej przerwie, także ja miałam tylko 2 lata, żeby doszlifować tą formę na igrzyska. Nagle z tych 2 lat zrobiło mi się 3. Także naprawdę brałam z tego same pozytywne rzeczy i zaczęłam w pierwszych tygodniach zaczęłam ćwiczyć dużo na lądzie. Skupiłam się na treningu mentalnym. Chciałam po prostu wyobrazić sobie to, że mogę być w tej czołówce. I po kilku miesiącach, po kilku tygodniach udało mi się załatwić może nie 25-metrowy basen, ale wystarczający, w którym mogłam wskoczyć do wody i mniej więcej trenować przez ten ciężki dla wszystkich czas. Kasia, jeżeli mogę dopytać, bo Liga ESL jest nowością na świecie, w Polsce również, i ty nie jesteś żółtodziobem, jesteś doświadczoną zawodniczką, utytułowaną zawodniczką, ale ciekaw jestem, jak przebywanie w tak konkurencyjnym środowisku wpływa na ciebie, jak się czujesz w tym, w tej konkurencji, nie mówię teraz o twojej konkurencji, tylko w tym środowisku, te zawody, jakie one mają wpływ na ciebie, na twoją formę, na twoją psychikę, jak bardzo lubisz startować na tych zawodach i co z tego najbardziej wynosisz? Czy ja jestem bardzo wdzięczna Ligi, że powstała i miałam szansę do niej dołączyć. I pamiętam w tamtym roku, gdy dołączałam do Ligi, ja to zrobiłam bardzo późno, bo praktycznie przez kilka tygodni przed sezonem dostałam szansę od Cali Condors i dołączyłam do grupy i w sumie nie wiedziałam, czego się spodziewać. I naprawdę te zawody spowodowały to, że poznałam dużo zawodników światowej klasy i nabrałam tej pewności siebie przez to, że mogłam z nimi startować, przez to, że oni mnie wspierali, oni we mnie wierzyli. I jeżeli pływaliśmy indywidualne starty, ja wiedziałam, że oni mi kibicują. Jeżeli pływaliśmy w sztafetach, wiedziałam, że też zrobią wszystko, żeby było jak najlepiej. I naprawdę dało mi to takiej pewności siebie, że startuję z tymi najlepszymi zawodniczkami i nawet mogę z nimi wygrać w niektórych konkurencjach. Także nie bałam tak naprawdę tych dużych nazwisk. Kiedy wcześniej gdzieś jechałam na międzynarodowe zawody jako nieznana zawodniczka i widziałam znane już nazwisko i po prostu jak ja stawałam na tym słupku, ja już byłam przegrana, bo ja oddawałam jej to zwycięstwo. A teraz już tak łatwo nie oddaję swojej skóry i ja staję pewnie na słupku i ja mam świadomość, że ja mogę to wygrać. I w mojej głowie ja to wygram. Jeżeli Kasia, nawet tak nie jest, ja schodzę ze słupka jako wygrana, bo czegoś na pewno się dowiedziałam z tego wyścigu. A Kasiu, czy to nie jest troszeczkę tak, że... Bo słuchałem też raz twojego wywiadu i napisałeś... Znaczy nie, to był wywiad chyba, który mówiłaś, więc słyszałem, że ty powiedziałeś coś takiego, że my w Polsce jakby nie trenujemy inaczej niż się trenuje w Stanach Zjednoczonych. I to też jest może pierwsza część
pytania, żeby się odniosła do tego, jak się trenuje w Stanach Zjednoczonych w porównaniu do tego treningu, który miałaś w Polsce, a drugie moje jakby nawiązanie do tego, co mówisz, bo rozumiem, że studiowałaś psychologię i czy to nie jest też tak, że Amerykanie, czy ja akurat mam też duże doświadczenie z Wielkiej Brytanii, że oni jadą, żeby wygrać, a my jedziemy, żeby dla nas, dla naszych może polskich zawodników celem jest zakwalifikowanie się na Igrzyska Olimpijskie. I ta myśl, ta różnica, kiedy się idzie i startuje na wielkich imprezach i kiedy my mamy swoje kompleksy, ponieważ nie wiem, narzekamy cały czas, nie wiem, na nasz system, że u nas się nie da, a może zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Wielkiej Brytanii, czy z jakichś dużych federacji tego kompleksu nie mają i nie mówi się otwarcie, tak jak ty mówisz, że ty idziesz, ty chcesz zdobyć medal na Igrzyskach Olimpijskich. I właśnie to jak ty się byś odniosła do tego, co powiedziałam? Czy ja potwierdzam to, że tak naprawdę no, dostaję często te pytania, czy Ameryka jest lepsza, czy w Polsce jest lepiej i nie ma złotego środka na sukces. Ja w Ameryce się odnalazłam trenera, z którym świetnie się dogaduję i mi to pasuje, ale jak wiadomo, Ameryka nie jest dla wszystkich i niektórzy nie mogą się odnaleźć. Treningi, metody treningowe są inne. A inne to znaczy trenera, jakie? U każdego trenera. Czy w Polsce, czy w Stanach, każdy ma swoją jakąś myśl szkoleniową i trzeba się po prostu dogadać z trenerem i zaufać mu. Ja nigdy jakoś nie zawsze wierzyłam w trenera i nie sprzeciwiałam mu się. Czy byłam w Polsce, czy w Stanach, ja myślę, że nie byłam ciężkim zawodnikiem, bo miałam dużą wiarę w moich trenerów i wiedziałam, że oni też mnie wspierają i zrobią wszystko, żeby mi pomóc. Ale na pewno trzeba nabrać tej pewności siebie i ja już nie narzekam na sytuację, bo sytuacje są różne, ale uważam, że do tych sytuacji trzeba się dostosować. I czasami możemy się dostosować jakiś pozytywnym znaczeniu do tej sytuacji. I z każdej sytuacji jest rozwiązanie. I tego rozwiązania musimy szukać. Także myślę, że zawodnicy powinni w siebie wierzyć i nie bać się swoich celów, nie bać się tego mówić. Na co wstają rano, codziennie rano nastawiają budzik na 5:00 i co jest ich celem? Jeżeli ktoś nie ma ustalonego tego celu, no to będzie miał trudności wstawianiem rano albo no nie będzie do końca wiedział, po co to robi. A jeżeli ja znam ten cel i nie boję się go mówić, jest mi bardzo łatwo wstawać rano, pracować ciężko, żeby dążyć do tego medalu olimpijskiego. Kasia, to jest piękne, co mówisz, niezwykle wartościowe. Często powtarzamy, że nie ma czegoś takiego jak motywacja, jest po prostu cel i widać, że ty ten cel masz obrany i zdecydowanie do niego dążysz. Mamy pytanie od Pawła Witkowskiego, czy na jakim dystansie widzisz większe szanse na medal Igrzysk Olimpijskich, na 50 czy na 100 krablem? Który dystans będzie dla ciebie tym pierwszym? No myślę, że muszę wybrać 50. Ale setki, na pewno na setkę też będę próbować i zobaczymy. No, ja na pewno będę dobrze przygotowana i będę walczyć o jak największą, najwyższą lokatę na dwóch dystansach. I wiesz, ja nie mogę kontrolować tego, jak popłyną moje przeciwniczki, ale mogę kontrolować, jak ja jestem przygotowana. Jeżeli dam sobie wszystko, ja będę zadowolona. Także na pewno na tych dwóch dystansach będę próbować i dam sobie wszystko. Kasia, wróćmy do motywacji i do ISL-u, do ligi, która powstała w ubiegłym roku i jest pewnego rodzaju nowością na rynku pływackim, która pozwala zarabiać pieniądze pływakom. Widzimy, że zarówno Radek Kawęcki, można powiedzieć, że myśląc już pewnie o emeryturze pływackiej, pływa kosmiczne czasy
wrócił do najlepszych swoich rezultatów życiowych. To samo dotyczy Marcina Cieślaka, no, który tak jak ty już zrezygnował z pływania, zakończył karierę, wrócił do pływania, dzisiaj bije rekordy Polski właśnie na lidze ISL. Alicja Tchórz bije rekordy życiowe na lidze ISL. Pozostali polscy pływacy spisują się wyśmienicie. Ta finansowa gratyfikacja, jaką rolę odgrywa u was, u pływaków, u polskich pływaków? Czy faktycznie może się okazać, że nagrody pieniężne, które w stanie są zabezpieczyć w jakiś sposób wasze przygotowania, są takim silnym bodźcem do tego, żeby tak reagować i tak się ścigać na takim poziomie? Czy jednak te nagrody finansowe zupełnie nie mają znaczenia, a liczy się na tych zawodach rywalizacja i atmosfera, która najbardziej motywuje do tego, żeby bić rekordy? Powiem ci, że na pewno pływamy bardzo szybko, ponieważ ten głód wyścigów był bardzo duży. My startowaliśmy przez kilka miesięcy i nie wiedzieliśmy tak naprawdę, kiedy będziemy startować następnym razem. I kiedy ta szansa się pojawiła, no to na pewno się cieszymy i dajemy z siebie wszystko. Jest zupełnie inna rywalizacja. I to nas napędza. Jeżeli chodzi o tą finansową jakby nagrodę, to na pewno pomaga i będzie nam to pomagało w dalszych przygotowaniach, bo jednak nie możemy pływać za darmo i nie żyjemy z powietrza. I potrzebujemy środków, które dadzą nam szansę, żeby się utrzymać i dalej kontynuować ten sport. Bo jednak z mojego doświadczenia ja musiałam porzucić moją pracę, kiedy wróciłam do pływania, kiedy myślałam o pływaniu na poważnie. Nie mogłam tego robić na 50%, bo każdy z nas wiedziałby, że nie byłabym na pewno tutaj, gdzie jestem teraz. Także na pewno ta walka o te wyższe miejsca jest duża. I myślę, że to pomoże wszystkim pływakom, żeby przedłużyli tą swoją karierę pływacką. Ja myślę, że mi strasznie też pomogła ta liga, żeby dalej pływać i byłoby mi ciężko wskoczyć na taki poziom bez takiej motywacji, tyle ilości tych startów i zmierzeniem się z tymi najlepszymi sportowcami na świecie. Także na pewno to jest ważne. Nastał kiedyś czas, ciemniejszy niż noc. Zgubił się świt, schowała moc. Kasia, to tylko dopytam, już oddaję Dawidowi głos, bo widzę, że zgłasza, podnosi rękę, tak jak jego studenci podnoszą rękę, jak chcą coś powiedzieć na wykładach, których udziela na uczelni w Michigan. Kasia, gdzieś mignęło mi twój post dotyczący zbiórki na twoje przygotowania, zrzutki, na twoje przygotowania sprzed, nie wiem, roku, może trochę wcześniej. Powiedz mi, czy dzisiaj po sukcesach w ISL, w lidze, czy jesteś zabezpieczona finansowo na tyle, że możesz spokojnie myśleć, bez żadnych ograniczeń, o najlepszych przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, które mamy nadzieję odbędą się za niecały rok? Tak, ja kiedy wróciłam do pływania, tak naprawdę zaczynałam od zera i wzięłam na siebie ten obowiązek utrzymania się z moich oszczędności i wiedziałam, że jeżeli wskoczę na ten wyższy poziom, no to to mi pomoże tylko, żeby dalej kontynuować te pływania. No, mam nadzieję, że po moich wynikach na lidze to bezpieczeństwo się pojawi i nie będę musiała się martwić o to, jak przetrwać do igrzysk i nie będę musiała sobie odmawiać
No, powiem szczerze, że czasami no nie miałam możliwości skorzystania z fizjoterapeuty, czy czasami musiałam sobie odmawiać, czy iść na trening, czy nie iść na trening, bo nie byłam pewna, czy potem zapłacę moje rachunki. Ale myślę, że po tej lidze i teraz jak wszystko idzie w dobrym kierunku, to będę mieć wsparcie i jak powiedziałam wcześniej, nie będę się musiała martwić do igrzysk o środki finansowe. Panowie, mnie aż zacisnęło w gardle, jak usłyszałem, kiedy Kasia powiedziała, że zastanawiała się, czy pójść na trening, czy nie, bo nie będzie wiedziała, czy na przyszłość będzie miała wystarczająco środków finansowych. Bo to jest niesamowita historia. Słucha nas Daniel Kondraciuk, czyli zawodowy dziennikarz, który pewnie już się wzrusza tam, bo historia Kasi, to co Kasia opowiada, jest niesamowite. Panowie, kto z was, bo komu mogę oddać głos? Dawid. Ja chcę tylko dopytać, bo pięknie mówiła Kasia o nie tylko zaufaniu trenera do zawodnika, ale zaufaniu zawodnika do trenera, do jego metod, sposobu szkolenia i tak dalej. Ewidentnie masz tak samo dużo wiary w to, co robi twój trener, jak i ten program ustaliliście sobie razem. Ale powiedz nam tak od kuchni, jak to wygląda właśnie podczas zawodów ISL. Czy to jest tak, że ty teraz realizujesz swój plan treningowy aż do momentu zawodów? Czy macie wspólne treningi drużynowe? W którym momencie zaczynają się te wspólne treningi treningowe i jak to wygląda w praktyce? Tak. Mamy wybór. Możemy dołączyć do trenera drużynowego i możemy stworzyć takie małe grupki, które chcą trenować ze sobą, ale jeżeli nie chcemy, możemy realizować swój własny plan. Ja zdecydowałam się realizować plan przygotowany przez mojego trenera, ponieważ nie chcę zmieniać moich metod treningowych tuż przed startem, kiedy wiem, że tutaj ci trenerzy nie do końca mnie znają. A jednak do mojego trenera już mam większe zaufanie i wiem, że to, co robię, działa. Dlatego kontynuuję tutaj plan mojego trenera i jestem mu bardzo wdzięczna, że jest ze mną w stałym kontakcie i nie muszę się martwić o to, żeby ten trening mieć. Mhm. To ja tak może nawiążę teraz, bo Kasiu, czy ja mogę ciebie spytać, jak się trenuje w Stanach Zjednoczonych? Czyli może jaki trening teraz wykonujesz? Jak wygląda trening? Bo rozumiem, wykonujesz trening typowo sprinterski i no, żeby pływać 23-3 na 50 kraulem. Powiem ci, że cię zaskoczę, bo nie wykonuję do końca treningu sprinterskiego. Jest to mieszanka treningu i o tym mógłby się wypowiedzieć więcej mój trener, ale myślę, że ja już wiem, jak czytać moje własne ciało. I ja wiem, jak ja się czuję na treningach i mój trener od razu to widzi. Kasiu, przepraszam Kasiu, a czy widzisz, widzisz ten komentarz może? Co napisał Paweł Witkowski? Ile kilometrów dziennie pływam? Tak. I czy to są dwa treningi dziennie w basenie, czy jeden? Nigdy nie liczę kilometrażu i ja wychodzę z takiej szkoły, że nie liczy się kilometraż. Ja po prostu śmieję się z tego pytania, bo jednak w Polsce czasami zawodnicy mówią o tym kilometrażu i tak liczą ten kilometraż na treningach, a ja czasami wychodzę z treningu i ja nawet nie wiem, ile przepłynęłam. Mogło to być 6 kilometrów, a mogło być to 2 kilometry. Ja się skupiam na pracy, którą ja wykonuję. I tak jak mówię, no, czasami pływam po 2 kilometry, czasami to będzie 6 czy 7 kilometrów. Nie mam, to nie jest, tak jak powiedziałam, to nie jest trening typowo sprinterski, że pływam bardzo mało. Jest to mieszanka treningu, która daje efekty mi to też, że nie pływam tylko tej 50, ale mogę popłynąć setkę.
Myślę, że 200 też by była niezła, ale na razie skupmy się na tym, co jest. A to jest dwa razy dziennie wykonujesz, nie wiem, 10 treningów w tygodniu. Jak to wygląda? Dużo siłowni? Troszeczkę? Zależy na trenerom. Tak, zależy nad cyklem, czy zależy, gdzie się znajduje w sezonie, bo czasami jest potrzeba pływania dwa razy dziennie, czasami pływam raz dziennie. Nie ma reguły, jak mówię. Mój trener mógłby tutaj siedzieć z wami i może z nim powinniśmy zrobić live'a, ale... Nie ma takiej zasady i tak jak mówię, ja czytam własne ciało. Jeżeli ja czuję, że ten drugi trening nie ma sensu, to nie idę na ten drugi trening. Idę po prostu na ten jeden i wykonuję go w 100% i potem regeneruję się, żeby ten kolejny trening był przepłynięty jak najmocniej. A wiesz, co jutro będziesz robić, Kasia? My nie odpuścimy, chcemy konkrety. Jutro jeszcze delfinem. Jutro jeszcze nie wiem, co będę robić. Czekam na plan od trenera. On dopiero się obudził. Także na pewno zaraz dostanę plan. Kasia, to ja zapytam od innej strony. To ja ciebie zapytam od innej strony, bo mam drugie pytanie od Leonarda Bielicza, o którym wspominaliśmy na początku naszego wywiadu. Czy mogłabyś wymienić kilka momentów, które uważasz za krytyczne w swoim treningu szybkościowym? Co takiego tam gdzieś po drodze się wydarzyło w tym treningu, co miało wpływ właśnie na ten twoje wyjątkowe zdolności, umiejętności sprinterskie? Pytasz się, co się stało, że zaczęłam tak szybko pływać? Tak. Takie momenty, momenty, w których zauważyłaś, że to jest właśnie ten bodziec, ten moment, ta chwila, w której jesteś w stanie być szybsza. Ciężkie pytanie. Leonard prosił o kilka takich momentów. On jako sprinter pewnie zadał też to pytanie, ale to przynajmniej jeden jakiś. Spróbuj gdzieś sobie przypomnieć. Myślę, że skupienie się na elementach technicznych bardzo pomogło mi poprawić się o tak dużo na te 50 i 100. Nagrywanie własnej techniki i na własne oczy zobaczenie moich błędów. Muszę zobaczyć moje błędy, żeby je skorygować. Ja nie mogę mieć tylko powiedziane coś albo na papierze, ja muszę to zobaczyć, muszę mieć wytłumaczone i wtedy rozumiem i robię jakieś korekcje. Nastawienie było naprawdę wielkie do tego, żeby po prostu trenować na 100% i ja naprawdę, jak budzę się rano, ja muszę zrealizować ten trening na 100% i ja już czuję, jak jeżeli nie dam z siebie 100%, to ja jestem cały dzień zła. Mam zły dzień, bo ja wiem, że ten dzień jest po prostu niewykorzystany. I to mnie jakoś... Że się po prostu cofam, a ja nie chcę się cofać, ja chcę iść do przodu. Także moje podejście do treningu i do samej pracy, jaką wykonuję, bo jednak te treningi się nie różnią dużo, ale ja jestem moim zdaniem bardziej świadomym zawodnikiem i wiem, czego chcę, bo tak naprawdę ja miałam świetnych trenerów w całej swojej karierze i o żadnym nie mogę powiedzieć nic złego. I jak zmieniłam nastawienie, nagle wyniki też się zmieniły. No właśnie, chciałbym poruszyć ten wątek, bo mówisz, że dobrze znasz swoje ciało, znasz siebie, masz pewność siebie, zebrałeś doświadczenie. Jest to cały proces, który przeszłeś, który pozwolił ci, czy pozwala ci być tym, kim jesteś, czyli jedną z najszybszych kobiet na świecie, ale ogląda nas dużo młodych pływaków, dla których jesteś przykładem, wzorem,
gwiazdą, gdybyś mogła cofnąć się w czasie i porozmawiać z 14-letnią Kasią Wilk, co byś jej powiedziała? Wiedząc, co wiesz teraz. Złapałabym ją za plecy i powiedziała, nie bój się. Nie bój się innych zawodników, tylko wierz w swoją pracę. Pracuj ciężko i wierz w siebie, bo jednak wchodzimy do wody czasami dwa razy dziennie, czasami raz dziennie i robimy to naprawdę codziennie. No. I jeżeli jesteśmy na tych zawodach, no to jest tylko nagroda. To nie jest kara, że my wchodzimy na ten słupek. Nie musimy się niczego bać. Bo czego my się mamy bać, jeżeli robimy to samo codziennie, albo moje 50 kralem, czy 100 kralem, czy kogoś 400, czy 800, jest nic w porównaniu z tym, co robi na treningu, ile tych kilometrów wypływam na treningu. Także nie bój się. Wszystko jest w swoich rękach i weź to w swoje ręce i stań na słupku pewna. Czyli Kasiu, rozumiem, taka jest różnica między Katarzyną Wilk, która, proszę mnie tam popraw, jeżeli źle mówię, która w Rio na Igrzyskach Olimpijskich popłynęła prawie sekundę gorzej od swojej życiówki, do Kasi Wilk, która teraz szykuje się na kolejne Igrzyska Olimpijskie i mówi, jadę po medal. Bo to jest też ciekawe, że ty się nie boisz tego mówić. Bo jeżeli ty mówisz, jadę po medal i tego medalu nie zdobędziesz, to część osób będzie Kasią Wilk krytykowała, a część na przykład mądrych osób będzie mówiła, nie, ale ona się nie bała tego powiedzieć. Po prostu się innych zawodników nie kontrolujemy. Tak. Znaczy, ja zrozumiałam, że nie mam czego się bać. Nie mam nic do stracenia. A jednak codziennie rano budzę się z jednym celem, który daje mi tej energii. I ja wierzę stuprocentowo, że będę walczyć o ten medal na igrzyskach, jeżeli się odbędą. No i mam nadzieję, że się odbędą. I to, co jest w kontroli, na pewno zrobię to w 100%. A to, co nie będę się o to martwić. Także, tak jak powiedziałam, nie jestem w stanie powiedzieć, jak będą moje rywalki przygotowane, ale ja z mojej strony dam 100% i na pewno nie zawiodę Polaków i wszystkich kibiców. Kasia, czy byłoby ok powiedzieć, że jeżeli uda ci się na igrzyskach popłynąć życiówkę, to ty będziesz z tego mega zadowolona, niezależnie od miejsca. Czy byłoby to ok? Tak. I niezależnie od tego, co inni będą mówili na ten temat, że mówiła, że będzie medal, a medalu nie ma. Tak, będę zadowolona, ponieważ jak powiedziałam, nie jestem w stanie kontrolować tego, co zrobią inni. Dokładnie. I nie mogę się też skupiać na tym miejscu. Ja też nie powiedziałam, że ja zakończę karierę po igrzyskach, bo to dla mnie jest taki największy błąd sportowca z mojej perspektywy teraz, jak na to patrzę, że narzucają sportowcy tyle presji na siebie, że to jest mój ostatni start w karierze. I potem no, jest tyle presji, że ciężko jest popłynąć czy zrobić coś, bo jednak czuje się to ten kamień na sercu, że to jest ten ostatni raz, kiedy można będzie wystartować. Dlatego ja swoje cele, myślę już o celach, które odbędą się po igrzyskach. I jeżeli będzie ten rekord życiowy, to będzie rekord Polski. Także myślę, że wszyscy rodacy powinni się z tego cieszyć. Dokładnie. I ja na pewno też będę się z tego cieszyć. Kasiu, jeżeli pozwolisz, mam prośbę, żebyś odpowiedziała na kilka pytań naszych widzów, którzy zadają je na czacie podczas naszej rozmowy. Prosiłbym, żebyś odpowiedziała w formie quizu, czyli krótko, bo tych pytań jest kilka. Zanim oddam głos naszym kolegom w studio, ponieważ będziemy zmierzali już do końca naszego wywiadu, który jest rewelacyjny, nie chcemy go zepsuć, będą mieli do ciebie na pewno po jednym pytaniu, ja również, ale na początek od Ryszarda Wojciechowskiego. Kasiu, jaki jest twój drugi ulubiony styl oprócz kraula? To widzieliśmy się już tutaj na ESL, że to jest delfin.
że to jest delfin. Krystian Bator ma pytanie, jakie odżywki stosujesz? Czyli pewnie jaką suplementację stosujesz w przygotowaniach? Obecnie stosuję suplementy Isopure, kreatyna, beta-alanina, białko. Mhm. Grzegorz Mazurek pyta, jesteś sprinterką, a przypomnij, co płynęłaś na igrzyskach w Pekinie? 200 kraulem. Oczywiście, o tym na pewno nie zapomniałam i gdzieś tam na pewno na jakichś zawodach kontrolnych jeszcze pływam 200 kraulem, bo jest to dobry trening, ale skupiałam już się na 50-100 aktualnie. I czemu zamieniłaś Cali Condors na New York Breakers? Jakie pytanie. Ogólnie chciałam mieć możliwość poznania innej drużyny, poznania innych zawodników i możliwość wystartowania dużej ilości startów indywidualnych. Bo było jednak to dla mnie bardzo ważne w sezonie przedolimpijskim, żeby nie pojechać na ESL i pływać tylko w sztafetach, ale pościgać się indywidualnie i mieć szansę, żeby wyślubować jeszcze te czasy. Maciej Bonecki, nieobecny, ale usprawiedliwiony, pyta, z którymi rywalkami najbardziej chciałabyś zmierzyć się w półfinale ESL? Mam nadzieję, że będę mieć możliwość zmierzenia się z Sarą Szczestem, a nie miałam jeszcze tej możliwości. Mam nadzieję, że już w półfinale będziemy mieli tą okazję. Bardzo fajne pytanie, Katarzyna Goworek, że ja wcześniej na to nie wpadłem. Jaki wpływ mają twoi bliscy na twoje sukcesy? Jak wiemy, pochodzisz z rodziny pływackiej, bracia pływają, siostra też pływała, tak? Z tego co pamiętam. Siostra lekkoatletyka. Ale brat był twoim trenerem, prawda? Tak, mój brat. Jaki wpływ mają twoi bliscy na twoje sukcesy? Bardzo duży. Ja tutaj mogłabym mówić, ale naprawdę rodzina jest wielkim wsparciem dla mnie. I tak naprawdę myślę, że gdyby nie oni, nie wróciłabym do tego pływania i nie dałabym rady trenować tak ciężko i bez tego wsparcia, co oni mi dają. Jednak od tego, jak byłam malutka, już mnie wspierali, już mnie bronili. Moja mama wstawała wcześniej rano, żeby mnie przytulić i zrobić mi śniadanie i żeby mieć pewność, że mam czyste ubrania do szkoły i wszystko jest okej. Mój tata mnie zawoził do szkoły, potem moi bracia już tam na mnie czekali, była pełna ochrona, bo chodziliśmy do tej samej szkoły, także mieli na mnie oko. Siostra też mnie bardzo wspierała, zresztą siostra jest moją fizjoterapeutką teraz i gdyby nie ona, ja myślę, że nie dałabym rady wrócić po mojej kontuzji barku, bo jednak muszę jej zawdzięczyć bardzo dużo, że przeprowadziła mój cały rehab i teraz już nie mam żadnych problemów i mogę się dalej ścigać. Mój brat Krzysio, który wspierał mnie przez cały pobyt w Stanach i bardzo mi dopinguje. Jesteśmy w ciągłym kontakcie, wszyscy razem. Jesteśmy naprawdę bliską rodziną i myślę, że środowisko pływackie już nas poznało z tego, że trzymamy się razem, jesteśmy zgraną watahą i myślę, że nasz sukces pochodzi z tego, że jesteśmy razem i zawsze będziemy razem, się wspierać i naprawdę tutaj muszę powiedzieć, że bez mojego brata Roberta to nie dałabym rady, no po prostu jest takim dla mnie wsparciem i czasami jeżeli mam doła, to wystarczy, że
wezmę telefon i do niego zadzwonię i potrafi mnie przywrócić na tą dobrą drogę. I naprawdę mi dużo pomógł w mojej karierze. To może jeszcze słówko o Robercie. Ja koniecznie chciałem zrobić wywiad z Robertem, zapraszałem go dwukrotnie. Raz odmówił, bo był chory, życzyliśmy mu zdrowia. Nie wypadało mi pominąć go w kolejnym tygodniu, więc również zaproponowaliśmy wywiad. Powiedział, że ty już jesteś wolna, możesz z nami rozmawiać, dlaczego nie napiszę do ciebie w ten sposób. Tak, Robert jest taki, że on po prostu nie lubi się też chwalić. Tu chodziło o pochwalenie się. Jak tylko była okazja i byłam wolna, bo jednak mam teraz tygodniową przerwę od zawodów, to dał mi możliwość, żeby porozmawiania z wami. Czyli twój brat w postaci menadżera zgodził się. Tak, moja cała rodzina jest moimi menadżerami, tak naprawdę. Ostatnie pytanie, jeżeli nie pojawią się kolejne, od Karyny Targosz, która jest dietetykiem sportowym. Pyta się, jak wygląda twoje żywienie, jeżeli możesz powiedzieć kilka słów na ten temat. Myślę, że ogólnie zdrowo się odżywiam i na pewno myślę o tym, co jem przed treningiem, po treningu. To też jest duży temat, kiedy moglibyśmy tutaj rozmawiać, ale na pewno dbam i myślę, że to jest bardzo ważne, bo jednak moje ciało jest, moim ciałem pracuje i muszę je odpowiednio żywić. Także nie wiem jakie ilość kalorii, nie wiem, nie liczę kalorii. Tutaj czytam pytanie, nie liczę kalorii, ale na pewno nie chodzę głodna. Panowie, kończące pytanie. Ty pierwszy, Mateju. Tak, to Kasiu, bo ja słuchałem też znowu, bo jestem bardzo przygotowany do tego podcastu i słuchałem, jak powiedziałeś, chyba po przepłynięciu za ostatnim razem, jak popłynąłeś 23:30 na 50 kraulem, co jest szóstym wynikiem w historii pływania światowego, i powiedziałeś, że z tego w jaki sposób popłynęłaś, nie jesteś do końca zadowolona, więc rozumiem, że jakieś błędy podczas tej 50, która trwa tylko 23 sekundy, jakieś po prostu wykonałaś. Teraz takie moje pytanie trochę na przekór, to ile jesteś w stanie teraz popłynąć, gdybyś wykonała idealny start? Czy ja myślę, że to powiedziałam po pierwszym starcie, kiedy popłynęłam 23:47. Jednak tak dokładnie nie jesteśmy. Znaczy, oglądając moją 50, myślę, że każdy widzi tam troszkę błędów i to, co mogę poprawić jeszcze w moim pływaniu. Na pewno moje nogi pod wodą nie są jakoś idealne i nie jestem pływaczką, która lubi być pod wodą. Wolę od razu wyskakiwać na górę i płynąć. Myślę, że jestem jeszcze w stanie poprawić ten czas na tych zawodach. Nie wiem ile i tak jak mówię, ja nigdy nie myślę o czasie, myślę tylko, żeby mieć ten perfekcyjny start i jaki czas będzie, no to jeżeli wszystko będzie ok, to czas będzie na pewno lepszy. Kasiu, w suchym torze, jak widzisz, zajmujemy się poważnymi tematami, ale zajmujemy się też plotkami, które muszą być wyjaśnione. Ja ci to sygnalizowałem wczoraj, a geneza mojego pytania jest taka, że kilka miesięcy temu miałem awarię i musiałem wezwać hydraulika, który przyszedł naprawić usterkę. Od słowa do słowa, on się okazał twoim wujkiem, Brian Pullman. On twierdzi, jesteś najszybszą kobietą na świecie, w Polsce również, czy jedną z najszybszych na świecie, w Polsce również, ale on twierdzi, żadnych ulg. U niego na basenie na 12,5 yarda został
mistrzem. Prawda czy fałsz? Fałsz. Jeszcze nie zdołaliśmy się zmierzyć. Niestety, ale nie, jeszcze nie. Za każdym razem ma jakąś wymówkę. Także mam muszę nadzieję, że kolejnym razem, jeżeli będę, kiedy będę w Michigan, to na pewno zrobimy zawody i zmierzymy się na 12,5 metra. Ja to mogę sędziować, jakby co, także tak, dajcie znać. Tak, odezwij się, też się odezwę i zrobimy zawody. Pewnie będziemy. Tak. Kasiu, w związku z tym, znaczy może z powodu takiego, że jestem najstarszy w tym towarzystwie, pozwolę sobie jako ostatni zadać Ci pytanie, trochę prywaty. Dużo dowiedzieliśmy się o Twoim pływaniu, o rywalizacji i sukcesach. Chciałbym się zapytać, co Ty robisz poza pływaniem, kiedy masz czas wolny, jeżeli masz ten czas, może teraz właśnie, kiedy przebywasz na lidze ESL, czy to są książki, czy to są spacery po Budapeszcie i zwiedzanie, czy może wolisz pograć w FIFA, jak niektórzy pływacy. Powiedz, czym zajmujesz się poza pływaniem, co Ciebie pasjonuje, czym się interesujesz? No, czy tutaj w Budapeszcie nie mamy dużego wyboru, bo jesteśmy zamknięci w tak zwanej bańce. Także możemy wychodzić na zewnątrz na 90 minut na spacery i chętnie to wykorzystuję, jeżeli pogoda jest ładna, żeby po prostu przejść się koło hotelów i nabrać trochę powietrza. Lubię czytać książki w wolnym czasie. Jeżeli jestem w domu w Stanach, ja strasznie lubię się wspinać po górach. To jest moja pasja i pasja mojego męża. I w czasie kwarantanny też myślę, że to był dla mnie super trening, bo my ciągle znajdowaliśmy jakieś miejsca, żeby się powspinać. I to jest takie moje hobby poza pływaniem. Kondraciuk Live Podcast. Trendy, pasja, inspiracja. Ludzie, inspiracje, historie. Zaprasza Daniel Kondraciuk. No to odpowiedziałaś na kolejne pytanie naszego gościa, który właśnie trafił z pytaniem, czy jest czas na uprawianie jakichś innych dyscyplin, chodzenie po górach. Myślę, że wielu pływaków pomyślałoby, że chodzenie po górach może zabijać szybkość, bo jest to typowo wytrzymałościowy, tlenowy wysiłek wielogodzinny. Okazuje się, że nie, że może również sprzyjać sprinterom. Kasiu... Andrzej, ale Kasia nie powiedziała, czy ona wchodzi pod te góry, czy ona wbiega. Może ona wbiega szybko. Chodzę szybko. Ale ja ogólnie lubię chodzić, bo też jest ważne, żeby nabrać takiej świeżości nie tylko ciała, ale umysłu. I to mnie odpręża. I myślę, że to jest ważne, żeby nie myśleć o tym treningu, ale też popatrzeć sobie na widoki i odprężyć ten umysł od tego całego świata i od tych wszystkich obowiązków, które mamy. Kasiu, słucha nas Daniel Kondraciuk z Run for Rest Podcast, producent Run for Rest Podcast. On, wiem co powie po tym wywiadzie, że to już nie wywiad z Szymonem Pytlarczykiem z Pittsburgha, jest PR-ową sensacją polskiego pływania 2020 roku. To ten wywiad z Tobą, to Twoje wypowiedzi będą zapamiętane przez wielu, czy większość pływaków, osób związanych z pływaniem i będą miały bardzo silny ładunek edukacyjny dla nich, bo to, co tutaj powiedziałaś, są te słowa, które powiedziałaś, są niezwykle ważne dla środowiska pływackiego, do podejścia do sportu, do podejścia do rywalizacji, do tego, żeby odnosić w sporcie, a może nie tylko w sporcie, sukcesy. Pięknie Ci za tą rozmowę dziękujemy. Mam nadzieję, że zostaniesz z nami na kolejne kilkadziesiąt minut, bo przed nami rozmowa z Iwoną Bohosiewicz z megatiming.pl, która tak naprawdę zajmuje się rynkiem informacyjnym w polskim pływaniu, tworzy największy portal pływacki i zaczynała w sposób bardzo specyficzny, bo zaczynała od tego, że
że była w komitecie oszalałych rodziców, czyli w typowym korze. Nie mogła się doczekać na wyniki swojej córki, na opublikowanie tych wyników. Czekała godzinami czy tygodniami na to, żeby one się gdzieś pojawiły w sieci. Ona tego nie zniosła i postanowiła, że zajmie, że weźmie sprawy w swoje ręce i stworzy system, w którym na bieżąco, podczas imprez pływackich, podczas zawodów pływackich, internauci będą mieli dostęp do wyników na bieżąco i ta jej przygoda trwa już 17 lat. Za chwilkę, po krótkiej przerwie, spotkanie z Iwoną Bohosiewicz, twórcą i tworzywem megatiming.pl, ale będziemy mieli nową panią prowadzącą, współprowadzącą Joannę Kwaterę, która współpracuje na co dzień z Iwoną Bohosiewicz i jest właśnie dziennikarką, komentatorką w megatiming.pl i dostanie również swoją szansę w Suchym Torze Broadcast, będzie współprowadziła wywiad z Iwoną, również z Krakowa, czyli mieliśmy dzisiaj trzy panie z Krakowa. Kasia, życzymy Ci samych sukcesów, trzymamy od dzisiaj, nie tylko od dzisiaj, trzymamy kciuki bardzo mocno za Twój trening, za Twoje zdrowie, za kolejne sukcesy w pływaniu i liczymy razem z Tobą, wierzymy, silnie wierzymy w medal Igrzysk Olimpijskich, który tak naprawdę, tak bardzo przydałby się polskiemu pływaniu. Serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, Kasiu, powodzenia. Wszystkiego najlepszego, dzięki. Kasia. Suchy Tor Broadcast. Zarażamy tylko pasją.